Dzień dobry, cześć, witajcie. To jestem ja, Bartosz Pawlik i z powodu wywinięcia kopyta. No, z powodu śmierci mojego mikrofonu poprzedniego, właściwie to nie to co mikrofonu, co bardziej karty dźwiękowej, jak się koniec końców okazało, tej magicznej karty dźwiękowej na USB, doszło do bardzo smutnej sprawy, właśnie ona wywinęła kopyta. No i z tego powodu byłem zmuszony jakby przerwać tamtą sesję nagraniową i kontynuować ją dopiero tutaj, ale docieramy już do lokalizacji kolejnego Regi. I świeża sprawa jest taka, że od tamtego czasu minęło dość sporo czasu, tak, od tamtego nagrania, więc tak, ale pamiętam co tam dalej trzeba robić, tak, więc tutaj musimy pójść dwa razy w lewo, dwa razy w dół i w tym miejscu użyć ataku Rock Smash. Nasza Clinton miała Rock Smash, tak, zgadza się. Używamy Rock Smasha. Jak widać w naszej drużynie nie ma już Pikachu. Nie pamiętam, czy Pikachu był na początku poprzedniego odcinka. W każdym razie w naszej drużynie nie ma już Pikachu, a znajduje się nasz Hentai, ponieważ no Regirock, z którym tutaj będziemy walczyć dość mocno może pokarać nasze Pokémony. Mógłbym powiedzieć nawet, że porównywanie do Regice, dlatego że Regice udało nam się dość łatwo złapać, to z Regirockiem może być nieco większy problem. Dlatego moja propozycja jest następująca. Walniemy sobie stan spora na niego, żeby on miał już paraliż na siebie wrzucony. Wykorzystany z tego, że Hentai może się zingrainować, to po prostu będziemy go tak stalować w taki sposób. Jak widać, Regirock używa tutaj Ancient Powera i on posiada stab na Ancient Powerze, mimo iż na pieczarkę jest to not very effective, to on jednak może sobie zwiększyć wszystkie swoje statystyki. Więc użyjemy Sky Uppercuta, ponieważ wydaje mi się, że jeden Sky Uppercut nie powinien zabić Regirocka na hita właśnie, powinien przetrwać to jedno uderzenie. I teraz zaczniemy już korzystać Pokébole, więc ja zacznę po prostu znowu gadać głupoty i ogólnie w kontekście Pokémonów tutaj się dzieje w naszym świecie. Mianowicie, ta sesja, do której teraz siadłem, mam nadzieję, że uda mi się przejść Pokémony, znaczy przejść Emeraldy w trakcie tej sesji. I tak się zastanawiam, czy Battle Frontier robić już jako na live'ikach, czy jako na odcinkach, bo teoretycznie, jeśli skończyłbym tą serię, to już na live'ie, który bym sobie zrobił, zakładając dzisiaj, tak? Na live'ie robionym dzisiaj już mógłbym teoretycznie tego Battle Frontiera sobie ogrywać. Tylko minus byłby wtedy taki, że z tym Battle Frontierem, że ludzie po prostu nie widzieli zakończenia serii, tak, jako takiego jeszcze, a już by widzieli moje Pokémony, moją drużynę Battle Frontierową, tak. Kolejna sprawa jest taka, że nie mam pojęcia, ile zajmie mi przechodzenie ligi, tak, więc jest to zdecydowanie smutna buzia. No jak widzicie, dokupiłem Timer Ball, tak, bo tam na poprzednim odcinku mówiłem, że kupię Timer Ball, bo ta walka może się przedłużać i zdecydowanie może się przedłużać, więc Timer Ball mogą się przydać. Plus jest taki, że Regirock, jak sobie podboostuje obronę, to będziemy mogli w miarę uderzyć go jeszcze na dalsze HP. Problem jest jednak taki, że Kers nie tylko zwiększa obronę, ale zwiększa również atak, w związku z czym Regirock dość solidnie będzie w stanie przywalić naszym Pokémonom. Obrzucając go oczywiście ultrabolami, to właściwie marnuje nam czas odcinka, szczerze mówiąc, aczkolwiek no, takie tam pogaduszki mogły się odbyć, tak? Tak, mam wrażenie, że nic strasznego w takich pogaduszkach, najbardziej informacyjnie, szczerze mówiąc, ale mam takie wrażenie, że jeśli minie mi znacznik piątej minuty na odcinku, to po prostu to przyspieszę najprawdopodobniej i tyle. Bardzo bym nie chciał robić tego na spacji oczywiście. Na razie ingrainę sobie darujemy, ale nie wiem, po prostu ultraski. Bardzo bym nie chciał robić tego na spacji, więc łapanie jako takie będzie po prostu odbywało się w real time, tak, a dopiero to zostanie przyspieszone bezpośrednio w montażu, w postprodukcji tak zwanej, można by nawet powiedzieć. Aczkolwiek wierzę głęboko, że nie potrwa to już długo. Aczkolwiek rzuci mi dopiero... Czemu mam taką tendencję do tego, że... Tak zauważyłem, jeszcze w kontekście pogadów, że bardzo często, właściwie to tylko jak gram tutaj w Pokémony, występuje to, że powtarzam aczkolwiek. I nie miałem tego już od bardzo, bardzo długiego czasu na live'ach, które robiłem, bo teraz głównie był kanał z live'ami i jakimiś tam wycinanymi highlightami z tych live'ów, jeśli mogę tak to nazwać, tak, materiałami z live'ów. To jest jedyne, co działo się na kanale. To nie mówiłem, nie używałem słowa... O właśnie, super effective po pierwsze, a po drugie ma zwiększony atak. Na szczęście sobie zbija tak nieco za pomocą tego super powera, ale i tak po tylu rzuconych kersach to marnie to widzę. To... Co chciałem powiedzieć? Aha!
że nie używałem na tych live'ach aż tak bardzo słowa aczkolwiek. I obawiam się, że tutaj w nagraniach moja przywara związana z mówieniem aczkolwiek powróci. Tak, no. Superpower też będzie super efektywny. Zawahałem się przez chwilkę, bo staram się przypomnieć, jaki typ ma tak superpower, ale superpower ma typ walczący. W związku z czym musimy poczekać, aż nasz wrogi Regirock sobie zbije odrobinkę atak. Ustawimy Lady Banana, no, aczkolwiek on teraz... I znów to powiedziałem. Muszę sobie kasznąć po prostu, aż się zawahałem, czy naprawdę tak powiem. Dobra, poleciało 10 ultraboli, więc wiemy, że minęło tur 11, bo w pierwszej użyliśmy stan spora, więc możemy rzucić te... Roktora jeszcze ma do tego, no proszę. Roktor niestety też jest atakiem biorącym obrażenia z ataku normalnego, tak? Nie special atak, tylko zwykłego ataku, więc obawiam się, że dostaniemy po dupce i to ostro. Ale plus jest taki, że teraz jak wszystkie nasze Pokémony wyzdychają, to przynajmniej będę mógł użyć magii montażu i dopiero pokazać, jak tam za którymś moim tam podejściem przyjdę tutaj i Regirock będzie zopany, tak? Więc tam proszę się nie sugerować, że Regirock tam będzie o mniej HP czy więcej HP, czy na przykład nie będzie sparaliżowany czy coś takiego. Chociaż kurde bele, już myślałem, że tak idealnie takim podsumowaniem tego całego mojego męczenia się przed tym Regirocku będzie złapanie go, ale nie powiedziałem aczkolwiek, powiedziałem ale nic straconego, ponieważ jeśli Regirock właśnie pokona teraz naszą Hillary Clinton, chociaż nie powinna, właśnie, powinna raczej to przetrwać, możliwe, że kolejny paraliż wejdzie, więc mamy jeszcze kilka szans, tak, a jak nie to po prostu ja będę musiał się męczyć i tyle. Tylko, że wtedy będę mógł też użyć magii quicksave'a poza magią montażu. I daruję sobie jeszcze to dogadanie, po prostu dokleję to do tego, co teraz nagrałem, tak, do tych 7 minut, które są istną mordęgą Sylwestrem Adamem Mordęgą. No okej, mamy Janusza, więc Janusz leci sobie na Regirocka. No i kurczę, Janusz jest naszym ostatnim Pokémonem w tej sytuacji. No, tak więc. Tak więc jak widzicie, za dobrze się to nie dzieje, tak? Dwa tyknięcia, maksymalnie mieliśmy te trzy tyknięcia, tak? Bo trzy tyknięcia to już jest napis shoot, tak? Czyli że było bardzo blisko. Janusz przeżył oczywiście. Zmniejszył się atak też Regirockowi, więc Regirock kolejny cios zwalnie słabszy o połowę, z tego co się orientuję. Więc Janusz powinien kolejny atak jeszcze przetrwać, tak? Jedno tyrpnięcie, drugie tyrpnięcie, trzecie tyrpnięcie. I złapał się Regirock, kurde bele, bez montażu. Jezu, ale mi aż normalnie odetchnąłem, szczerze mówiąc. Odetchnąłem aż, bo już normalnie miałem tak, że kurde, no dobra, no pokonaj mi tego Janusza i kończymy tę farsę. Ale proszę, Janusz mnie nie zawiódł i zajęło mi to 8 minut. No muszę sobie zapamiętać, że 8 minut. I korzystamy z naszej Lady Banan oczywiście. Tam była taka sugestia, żeby Lady Banan nazywała się Chiquita, ale już za późno, nazywamy Lady Banan po prostu. Koniec końców, przybyliśmy do Lil Cove, gdzie czeka na nas ostatni Regi, więc wyleczę nasze Pokémony i po prostu, kiedy wyjdę przed Pokécenter, no to już będzie wtedy magia magicznego cięcia, ja tam pokupuję itemki, wszystko i zaczniemy lecieć w kierunku Regirocka. Problem jest taki, że będę musiał to zrobić tak na dwa razy, więc i tak widzimy się za chwileczkę. I widzimy się po chwilowej przerwie. Musiałem dokonać drobnej zmiany w naszej drużynie. Mianowicie musiałem w naszej drużynie umieścić ponownie Pikachu. Tak jak mówię, nie wiem czy Pikachu był w poprzednim odcinku czy nie. Ale widzę, że Pokémon nam nie darują i nie pozwolą nam bezpiecznie przejść do naszego celu. Tym niemniej, Pikachu jest w naszej drużynie, ponieważ Pikachu posiada HM Flash, który jest potrzebny do... Flash lub Flash? W sumie nie wiem jak to się wymawia. Z jednej strony ludzie mówią flash jako flashować czymś, a drugi mówią flash jako wiecie, błysk, tak? Jako ta postać z DC, jako flash. Ciężko stwierdzić, bo teoretycznie mówiąc flash, to tak jakbyśmy mówili flusch przez U, tak? Więc jakbyśmy mówili o spłukiwaniu, tak? Jako flash. Dobra, więc lecimy na lewo. Na lewo, na zachód oczywiście, używając odpowiedniego terminologii. I za tymi krzaczkami, jeśli oczywiście dzikie Pokémon nas dopuszczą, bo ona się nie zapowiada, mamy kolejnego Oddisha, więc Oddisha sobie już darujemy, nie będziemy go opali.
Przez chwileczkę myślałem, czy by naszego Gluma nie wrzucić do drużyny jako ostatnie miejsce Gluma, ale po prostu ma za niski poziom na starcie z Regimi, tak? No i zaraliśmy tutaj już pod siedzibę Registeela, tak? Wchodzimy i co musimy wykonać? Musimy przeczytać ten napis w języku Braille'a. Ciekawe, jak osoby niewidome, czyli znające język Braille'a, mogą go przeczytać. I użyć na środku sali ataku Flash. Flash. Musimy błysnąć. Jak widzicie, otworzyła się komnata, więc wyjdę na chwileczkę tutaj przed to. Odrzucę Pikachu z powrotem do Poke Center i zaraz wbierzemy się za Registeela. Dotarłem zatem ponownie, do naszej drużyny powrócił Hentai, więc lecimy. Lecimy dzielnie na Registeela. Registeel powinien być jeszcze tankowniejszy od Regiroka, przez co użycie na nim proszku paraliżującego i Sky Uppercuta nie powinno zaszkodzić nam w żaden sposób, a tym bardziej jemu. Więc pierwsza tura. Stan spor. Liczymy, że dostanie paraliż, aby nie użył... Chociaż gdyby użył Curse, to byłoby na rękę teoretycznie, bo w ten sposób zwiększyłby swoją obronę. Jeśli użył Metal Claw'a, czyli po prostu zaatakował pieczarkę, to będzie chyba not very effective, czy po prostu normal effective. Okej, okay. Więc Sky Uppercut i trzymajmy kciuki, że nie zostanie on znokautowany, tak? W tej sytuacji. O, idealnie, po prostu perfekcyjnie bym powiedział. Kolejny Metal Claw leci. Metal Claw może zwiększyć atak Registeela, ale nie bójmy się. Nie dokupowałem w końcu Pokeboli, bo tak jak mówię, nie było to na to potrzeby, tak? Ponieważ mamy te 20 Ultrasów i 22 Timery z tego co widziałem, więc użyliśmy overall 18 Pokeboli, z tego co się orientuję, więc to nic strasznego. Registeel stracił oczywiście swój atak i swoją obronę. W tej sytuacji byłoby oczywiście bardzo nam nie na rękę, gdyby dostał w jakikolwiek sposób, więc paraliż to jest jedyne, co można mu zafundować, bo jakieś tam wrzucanie mu Confusion to jest zupełnie strzał w kolan teraz. Wystarczyłoby, że on by się pacnął sam w swoją facjatę i właściwie po połapaniu. Plus jest taki, że Ancient Power jego nie bije na praktycznie nic, Super Power też nie, no i Metal Claw też raczej nic. I zastanawiam się, jeśli Registeel zacznie nas nawalać, ponieważ nasz Cradily posiada Ingrain, tak? Możemy się teoretycznie zingrainować, po prostu go wystalować już na maksa właściwie, nie? Wiedząc, że on nam nic nie zbije. Problem jest takiej natury tutaj, że Ancient Power, nie, że Super Power będzie super efektywny przeciwko naszemu Cradilyemu i chyba Metal Claw też jest super efektywny przeciwko Pokemonom kamiennym, tak mi się wydaje. My mamy ostatnio z tym problem, nie wiem, to zostało zmienione w X-ach i Y-ach lub w Sun i Moon. Bo grając ostatnio na Smogonie właśnie miałem taką trochę zagwozdkę co do typów, jaki typ jest na co dobry, tak? Więc zauważyłem, że Pokémony stalowe tam, znaczy tam zauważyłem, Pokémony stalowe są super efektywne przeciwko Pokémonom wróżkom, ale spójrzcie, że Pokémony ogniste są super efektywne przeciwko Pokémonom stalowym, tak? I ogniste są również super efektywne przeciwko wróżkom. I złapał nam się Registeel, kurczę, w 2 minuty 30 sekund. Wow, nice. Nice. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, że ten odcinek nie będzie trwał jakoś turbo długo. Mianowicie ten odcinek będzie trwał, zaraz wam powiem ile, 8 minut plus 3 minuty plus 2 minuty, czyli no poniżej 15 minut, więc jestem bardzo zadowolony z tego. I z naszych zadań, które mamy do wykonania, przelecimy sobie tutaj. Więc z naszych zadań, co robimy w następnym odcinku, oczywiście z Sutopolis lub z Mos Deep wyruszymy sobie do Evergrande City, czyli do miasta, w którym znajduje się Liga Pokémon. Więc w kolejnym odcinku dokonamy przeprawy przez Victory Road, tak? Przez Drogę Zwycięzców, można tak powiedzieć. Do naszej drużyny znowu wróci Pikachu, szczerze mówiąc, bo tam jest chyba ciemno, z tego co pamiętam. Jak widzicie, jest tutaj Pikachu i przez to Registeel został przerzucony do naszego boksa numer 1. Zwrócono go do boksa numer 14. Tak, do boksa numer 14. No i tyle. Ja w tym miejscu się z wami żegnam. Wyjdę sobie jeszcze przed Poke Center, wyleczę nasze Pokémony i widzimy się w kolejnym odcinku, w którym ruszamy na podbój Ligi Pokémon. Trzymajcie się, cześć!